potrzebach osób, które tutaj przychodzą. Ma pan świadomość tego, że znakomita część rodzin ofiar katastrofy nie życzy sobie waszej działalności? I czy to nie ich potrzeby są nieco ważniejsze niż ludzi, którzy przychodzą tutaj oczywiście w dobrej wierze? Proszę pana, tą wiadomość dostaję pierwszy raz od pana. Jeżeli te rodziny zgłoszą się do nas i poproszą nas również o dialog, my będziemy rozmawiać. My nie jesteśmy tutaj, nie okupujemy tego terenu. My jesteśmy stroną, która chce podjąć dialog, chce rozmawiać. A głos Kościoła mówiący, żeby przenieść jednak ten krzyż, nie jest dla was jakimś argumentem? Proszę pana, głos Kościoła również jest dla nas, mówi pan o głosie hierarchii Kościoła i księży. Jest istotny. Jest bardzo istotny. Kościół to ja i pan. Jeżeli pan jest katolikiem, to tutaj jest Kościół, tak, pomiędzy nami. Ale ja pytam o głos hierarchii. Jest bardzo istotny. Przekonuje. Jest bardzo istotny. My oczekujemy dialogu. Wyciągamy rękę do dialogu. No i hierarchowie Kościoła mówią w tym dialogu, żeby jednak ten krzyż przenieść. Na razie ten dialog odbywa się za pomocą mediów i państwo tutaj macie wielką rolę w tym dialogu. I za pomocą doniesień medialnych, ewentualnie ambon kościelnych. Ale tutaj żadne słowa i deklaracje nie padły. Przepraszam, proszę. Proszę. Czy jesteście gotowi na Przepraszam bardzo, jeszcze pozwolę Oczywiście na to dialog to również ustępstwo. No ale... Przepraszam bardzo. Chciałabym odpowiedzieć na to jeszcze pytanie, tak? Dobrze? Więc nie jest prawdą, że część hierarchii, że praktycznie cały Kościół, hierarchia Kościoła sprzeciwia się temu krzyżowi. To jest nieprawda. Bardzo duża część biskupów, powiedzieć, wspiera nas, solidaryzuje się z nami. I to można odczytać z ich kazań, listów, dlatego czujemy się pod tym względem wspierani, silni, mocni. Nie czujemy się wyłączeni z Kościoła, wręcz przeciwnie, solidaryzujemy się, łączymy się z nim. Natomiast jeżeli chodzi o sam krzyż element, tutaj sprawa mówią, jeżeli jest dyskusyjna, czy ten krzyż, czy inny krzyż, nie chodzi nam o ten drewniany krzyż. Jeżeli, można powiedzieć, założenie projektu, który zostanie nadesłany jako odpowiedź na rozpisany konkurs, będzie zakładać, że będzie ujęty właśnie ten drewniany krzyż, wtedy tak się stanie. Jeżeli natomiast to będzie inny projekt, który będzie zakładał, że to będzie krzyż wykonany na przykład z innego materiału, no to wtedy i ten projekt byłby wybrany na drodze tego konkursu, no to wtedy będzie taki pomnik. Natomiast krzyż oczywiście jest dla nas ważny i jest nadal nie tyle elementem, co po prostu istotnym symbolem tego pomnika.